wieczorem słuchać starych płyt. Frakcja to jawożnicki zespół muzyczny, który łączy w sobie różne style i gatunki, tak aby wpaść w ucho słuchaczom mającym odmienne gusta. Nawiązuje troszeczkę i do reggae, i do country, i do rocka. Można powiedzieć, tak uogólniając w dużym stopniu, że jest to muzyka środka, właśnie po to wyłagodzona w tych takich charakterystycznych rysach każdego gatunku muzycznego, żeby podobała się jak najszerszej liczbie odbiorców i mamy właśnie zamiar trafić do takiej szerokiej grupy odbiorców. Na rynku muzycznym nie działają długo, ale za to bardzo prężnie. Zespół liczy 6 członków. Są 2 dziewczyny, Madzia, Asia, 4 muzyków. Zespół powstał około 2 lata temu. Z Andrzejem, Andrzej Niedziela jest takim liderem zespołu, jest muzykiem, który pisze. Pisze i aranżuje. I muzykę, i teksty. To są jego wszystkie utwory. Zespół miał już przygotowany materiał tak na dobrą sprawę w całości przed tym czasem pandemii. No to stało się taką trudną próbą dla nas wszystkich. Dla naszego zespołu również musieliśmy poczekać, żeby tą płytę nagrać, żeby ją wydać. No i czekaliśmy też z promocją dość długo, bo dopiero ludzie się przyzwyczajają na nowo do tego, że jakieś tam imprezy są, że gdzieś się wychodzi z domu, że można się poczuć w miarę bezpiecznie i na luzie. Także promujemy płytę, która tak powstała 2 lata temu. Cele na przyszłość mają stonowane. Chcieliby po prostu móc grać dla szerokiej publiczności. Jeżeli jest możliwość, to czekamy na zaproszenia na koncerty. Do koncertów jesteśmy zwarci, gotowi. Chętni na współpracę z innymi wykonawcami. No i oczywiście nie poprzestaliśmy na tym, bo mimo tego, że płyta jest i jesteśmy w trakcie promocji tejże płyty, to cały czas powstają nowe utwory, aranżujemy i podejrzewam, że będziemy wydawać kolejne. Frakcja to grupa znajomych, która zbierając doświadczenie i grając w innych zespołach postanowiła działać wspólnie. Pomimo, że swoją wspólną przygodę rozpoczęli raptem 3 lata temu, to ich muzykę już można usłyszeć w radiu, a prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości będą stałymi walcami regionalnych koncertów.